zrobi lepsze i wytrzymalsze sanki, wygrywa pieniądze. Tak jest! Będziemy mieli parę kategorii, w których się zmierzymy, ale to wszystko zobaczycie w dalszej części filmu, a teraz lecimy robić sanki. Mamy pół godziny na zakupy i 100 zł. Musi nasza budowa składać się z 5 różnych rzeczy i nie mogą to być rzeczy jakby przygotowane specjalnie do zjeżdżania. Także mam pewien pomysł, chodźmy. Jest to pomysł związany oczywiście, jak myślimy sanki, to myślimy sanki drewniane, dlatego idę na dział z drewnem. Jaki drogi kibel, ty! Idziemy do sklepu, w którym miałam ostatnio problemy z matematyką. I powiem wam, że dzisiaj też pojawią się na pewno takie problemy, ponieważ muszę obliczyć kilka bardzo ważnych dla mnie rzeczy. Ale pierwsza rzecz, której szukamy, to karton. I pewnie myślicie, głupio będzie na kartonie zjeżdżać. Będę na kartonie zjeżdżać. Kurde, drogie to, 81 zł. Oj, strasznie wielkie też. Ale jest to mało estetyczne, a już wam zdradzę, że jedną z naszych kategorii będzie wygląd sanek. Może to wszystko walnąć na różowo? O, na tym dupkę zmieszczę? No zmieszczę, pewnie, że zmieszczę. Kurde, nie mogę dać jednego wymiaru, to bym nie miała już zastanowienia. A tutaj nagle, o, taki duży, taki mały. Może święty być. Przygotowałem piękną prezentację mojego pojazdu. Będzie wyglądał w ten sposób. Ale co jest najważniejsze w takim pojeździe? Jest to podstawa, która się styka ze śniegiem. Nic mi nie przychodzi do głowy, niż materac dmuchany. A reszta tak naprawdę to są jakieś dodatki kosmetyczne. Jest materacyk. Cała taka decha kosztuje 38 zł. Raz, dwa, a z tych robimy do siedzenia. Do tego weźmiemy te poprzeczne cycki takie. Nie wiem, czemu użyłem tego słowa. Zamyśliłem się po prostu. Myśli pan, że wyjdzie? Będzie się trzymać troszkę za wąski, będą na śnieg, ale... Do 100 zł ma budżet. Tak, jest, nie będzie za mało. No, dziękuję pięknie, miłego dnia. Tutaj możemy mieć za darmo jakieś rzeczy, stąd też sznurek, taśmy. Mamy w domu, więc z tego nie kupuję. Karton mogę wziąć. Sznurek, plan deka, worek na śmieci i dokupię coś jeszcze takie, żeby była akcesoria jakaś fajna, wiecie. Stucco, brick, concrete, wood and more. Waterproof. Moisture resistant. Oj, teraz chodzi matematyka, widzowie. Max 15 kg, a jest 5 worków, czyli 15 razy więcej. Oh shit, here we go again. Czekaj, liczę. To jest 120. 15 razy 5. A person who thinks all the time has nothing to think about himself. Nie, 30, 60 i 75. Mnie się zestresowałam, pomyślałam, że to jest 25, a nie 15, no i dlatego mi wyszło tyle. Potrzebuję jeszcze kupić do designu wstążki kolorowe. O, bardzo dziękujemy pani. Do widzenia. 10, 20. Idziemy sprawdzić do innego sklepu jeszcze, sprawdzić. Żeby nikt nie ukradł. Ale materac sobie weź, bo jest zapłacony, jak ktoś ci ukradnie. A gdzie? A materac. Żeby nikt nie kupił. Idziemy szybko do innego sklepu zobaczyć, może będzie akurat tańsze. No i super, 5, 6, 7 zł. Czyli opłacało się pójść do innego sklepu. Ostry. Tak? Ile jest 9 razy 3? Nie, weź 27. Brawo, no. Uczysz się na błędy. Ja jak nie myślę o 10 innych, że tak jest mi łatwiej. Cześć! O. Co to gnoje, nie wiem, jakaś różowo-włosa Janglosia. Ej, minuta 20 została, szybko idziemy po ten klej. Klejówka rozbójnika. Czyli 54 plus 37. To jest? 81. Dobrze powiedziałam. 71, 81. Wychodzimy. Normalnie można sobie tu nowe dniorko. Przepraszam, skonstruować czołg, bo usłyszałam. Nie czołg, tylko sanki. Sanki, super miejsce, dziękujemy bardzo. Co? Ej, bierzemy to fest. Co by tu znaleźli? Ej, w ogóle chłopie projektu. To będę sobie miksował w trakcie jazdy. Biorę to, ole zorum bist. Ogólnie chciałam powiedzieć, że ostatnio wszyscy się śmiali, nawet ja. I ja nawet sama nie wierzyłam w swoją wizję i to, że mogę wygrać po tych moich obliczeniach. A jednak wygrałam, więc teraz może być tak samo, stary. 77 zł, czyli jeszcze starczy mi na jakiegoś cukierka dobrego. Rączkę taką, że miała się czego trzymać. Co, nie ma to sensu? Dla mnie ma. 30 zł? To takie drogie jest. Dobra, no ważne. Warto. Nie jest to szczyt moich możliwości, ale będzie różowe chociaż, okej? Okay? Dobra, i rżniemy to drewno. Yeah.
wszystko kupione, jestem happy. Dostałem jeszcze dyszka na wydanie, także na luziku i lecimy do domu na konstruowanie. Witam w moim garażu majsterkowania. Bierzemy farby, które potrzebujemy, zabieramy się do roboty. Co tam znalazłeś? Wosk, świecę, będę se smarował włosy. Dobre. Fajne, nie? Szach! Przyczepić z boku jednego i drugiego i ciągnąć za nie do skręcania. Może upierdzielimy to? Zaczyna się! Może wygląda głupio, ale jak coś wygląda, jak coś wygląda... Jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie, tak? Czy jakoś tak? Ja już wiem, że wygrałam. A jutro pierwszy krok tylko postawię na tym, stary, ja już wiem, że... Ciekawe, jak bardzo udupcę podłogę. Znalazłam, patrzcie, pomocną dłoń, więc ona na przykład będzie podpierała mnie tutaj z tyłu. Czyli potrzebuję po prostu złapać za dłoń i ona mi mówi: Hania, dasz radę tam zjechać. Będziesz bardzo szybka, dasz sobie radę. Wiecie, ona będzie tutaj w kącie. Ale gówno. No dobra, no teraz nie zrezygnuję już z tego pomysłu, no Jesus Christ. Co ja zrobię, że to ma taki kolor jak drewno? Wypadło. Zazwyczaj mi się to nie zdarza, okej? No co jest? Przepraszam, stresuję się troszkę. Uuu, twardy jak skała. To też się zazwyczaj nie zdarza. No i jako, że jest stacja DJ-ska, czyli taki film muzyczny, no to mamy jeszcze głośniczek, z którego będą puszczane największe hity polskiego internetu, czyli Gen Z. Dwie płozy tutaj se stoją o tako. To jest nasze siedzisko. Kurde pas. Czy jest to prowizoryczna konstrukcja? No jest. Czy mam z tym problem? Nie. Weź się zasłoń, żebyś się nie udusił. Praca z youtuberami nie jest łatwa, okej? Ale oczy mnie już zaczynają piec. A ty ten malujesz? Nie. Dzięki Bogu. Czy bym to najlepszy pomysł? Nie. Czy wyjdzie ładnie? Też pewnie nie. Słucham to tylko po 2-3 godzinach. Dobra, ubrudzę się najwyżej. I tu będę tak. Tu nogą. Oj, plułem się. Taśma ekipy, proszę państwa, najlepsza taśma na rynku. Zapraszam na ekipa to nosi. Karol, fakturka. Patrz jaka mocna, wystarczy tylko tyle. Oj, to się wytnie. Ciekawe. Co tam Bartuś wymyślił? On w Afryce był, to się naoglądał, jak ludzie sami sobie robią pojazdy, wiecie? Tak się... No ty gnoju, walony! Widzowie, nie wkręcajcie tak nigdy, błagam was. Czemu? Co jest z tym złego? No w rękę prawie sobie wkręcałeś. W zakładzie stolarskim Bartka Kubickiego wszystko jest na odpierdziel. Nic nie jest prosto i nic nie jest tak, jak być powinno. Jak już myśleliście, że nie da się wiedzieć więcej niż wie Bartek. U ty gnoju, ale ty... Uj! Co, źle coś robię? To no, jakbym ukrył tą kamerę, to by była Bartuś usterka. Wrócił chłop z Afryki po prawie miesiącu z Przemkiem Pro. Nie przeżyjecie tego. Okazało się, że nie mamy w domu mega giga długich trytytek, dlatego porobię giga długie trytytki sama. Butelki przyczepię trytytkami, więc teraz zajmę się tym, póki schnie mi farba. Widzę, że wyschło. Nie do końca. A co? Pogodziłam się już z tym, że moje sanki to tragedia, ale przynajmniej są różowe i myślę, że pojadą. No tak, żeby było tak. Czyli węzeł płaski, czyli tak. Ktoś robi superek i mówi, że to jest węzeł płaski. Działa! To jak tniecie, to od siebie. Tak, i od mnie. Siebie. No ty chamie. Dobry bicik jest tutaj. Ty, no ja się jakoś chyba dobrze tutaj uczę szybko. No, rozwaliłem deseczkę. To jest warstwa ochronna. Na wypadek, gdyby tam ta folia mi się rozwaliła. Ja to chcę w domu przetestować. Dobra. No nie, nadal tu capi, ale słuchajcie. Patrzcie, że to ma i ręce, i nogi. Nie jest tutaj za stabilny, ale zaraz go całego zakleimy i będzie stabilnie, kochani. Od tej w dziurkę na wpuszczam kleju. Ania, przypomnij nam, na jakich to studiach byłaś? Na pewno nie sankowych. Oh yeah! Ty! Widzowie, od siebie i nożyczki sobie w brzuch wycelowało. A to będzie sło, to się tak nie złapie. Nie? Coś ty. Nie pękaj.
uderzę w ciebie! Proszę, nie pękaj! Nie pękło, ale pęknie podczas zjazdu, raczej na pewno. Mam pomysł. Boczku przy wierce, tło. Duszenie zastosuję. Dobra, BHP, muszę wkroczyć. Przecież ja to mogę tak postawić. Ja wiem, co się tutaj dzieje. Wariowałem na punkcie tych szanek. To ma prawo zadziałać tak, jak myślę. A jak tak nie zadziała, to jestem blondynką, po prostu. Ale ja wiem, że zadziała. By tu się nic nie dostało, to kleję mocno z całej siły. Właśnie tak. I myślę, że to jest ten moment, w którym powinnam zrobić dziurki na sznurki. Dziurki na sznurki. Czy byłam harcerką? Nie, nie byłam. Czy umiem wiązać supy? Nie, nie umiem. Dobra. Jestem z siebie cholernie dumna. Dobra, teraz czas na główną atrakcję tych sanek, czyli pomoc na dłoń. Będzie wyznaczać kurs tych sanek. To jest jak kierownica, tylko nie będzie się ruszała, bo jakby przykleję klejem oczywiście. Jedna rzecz, druga rzecz, trzecia, czwarta, piąta rzecz. Ma być miękko i cieplutko. Przyklejo na klej na gorąco, co? Ania, wyjdź na chwilę stąd faktycznie. Powietrze, przestańcie. W sumie to ty przez to nikogo tam nie ma na górze. No. O tym mówię. Trzyma się jak ta lala, zobacz. No tak, elegancko. No ale no. Widzisz, bo ja po prostu nie wiedziałem, ale już wiem. To jest tak śliskie. No to jest hit. Ja wiem, że to nie wygląda, ale będzie piękne. Serio. Od razu będzie wiadomo, że to zrobiła dziewczyna. I to wcale nie po wyglądzie, tylko po konstrukcji i tym, że to może faktycznie nie zadziałać. Połączę poczwórną trytytkę z poczwórną trytytką i powstanie po ósma trytytka i nią właśnie... Uwierz we mnie. O kurde! Kulka to jakaś, czy co? Czy po prostu od tego smrodu wszystko padło? Musisz się spieszyć, bo to tak... No... Byśmy się nie potruli farbą, otwieramy garaż. O co chodzi? Żółte nie działają. Za 3 minutki musimy kończyć. Nogi! Działa! Uj, przepraszam. Czuję silniczek. Chupak na twojej bluzie. Mam nadzieję, że to po śliskim będzie lepiej szło. Bo ogólnie to jest turbo śliskie. A co jeżeli to jest jak w matmie, że śliskie po śliskie równa się w ogóle nie śliskie? Nawet jedna jest troszkę dłuższa od drugiej, bo taki design był tutaj zaplanowany. Buu, ty cholero jedna. Jezus, tam kogoś zażynają chyba. Ej, a co jeżeli Bartkowi pęknie deska? Bo jest na to szansa. Oby mu pękła w życiu tylko deska. Dobra, git. Ja pierdzielę, działaj! Nie no, dzwonię po straż pożarną. Zaczął działać! Jest! Jest! Pięknie! Tak! No, teraz jest płomień. No, tak! Koniec, proszę państwa. Moja machina jest oficjalnie zakończona. Jest, dycha i działa normalnie! Rozciąłem te węże ogrodowe i nałożyłem sobie tutaj na płozy właśnie w celu lepszego poślizgu. To jest też kolejny element konstrukcji, ponieważ to jest płyta antypoślizgowa. Lecą moje inicjały, bo trzeba wiedzieć, kto jest zwycięzcą. Dobra, to zrobimy FF13. Czemu 13 pewnie zapytacie? Bo jak wiecie, to jest liczba, którą uważam za szczęśliwą, ale nigdy szczęścia mi jeszcze nie przyniosła. Ale ogólnie jakoś tak przewija się w moim życiu bardzo, bardzo często. Urodziłam się też 13 maja. Ty i po jak to wygląda, chłopie? Może inaczej, wygląda to raczej średnio. Konie, rozumiesz, o co mi chodzi. Ej, oby tu z drona było widać, chociaż moja wielka dupa pewnie to zasłoni. Co, nie zdążę twoim zdaniem? No, masz mało czasu, już bardzo. I co? Jajco, zdążyłam! Idealnie. No i co? Prawo, lewo. Wszystko, pełna funkcjonalność. Zakładasz se na ramię, idziesz, letkie. Nie ciężkie, letkie. Nie radzę korzystać z tego przepisu na sanki, ponieważ prawdopodobnie grozi kalesem. Myślę, że to ma potencjał, piszcie w komentarzu teraz! Teraz, zanim jeszcze przejdziecie do dalszej części, które miejsce według was zajmę? Szczerze, teraz. I dopiero potem, jak okaże się, że wygrałam, to sobie pogratulujcie i ja wam również pogratuluję. Widzimy się jutro na stoku, w miejscu, w którym będziemy to wszystko sobie testować i sprawdzimy, które są najlepszymi sankami w domu Jensi. Witamy na stoku narciarskim!
odcinkiem, na którym sprawdzimy nasze pojazdy. I mamy specjalnego jury, czyli Patryka, który się nie umiał ubrać na stok i właśnie ubieramy go w bluzę i czapkę. Tak, dałem. Wierzy mnie, uratował. Będziemy testowali nasze sanki w czterech kategoriach. Widzicie tu cztery palce? Widzisz to? A teraz czas na reakcję. Na nasze sanki! Mi się wydaje, że najbardziej estetyczny jest ten po lewej. Po lewej? No. Najbardziej? No bo dużo pracy włożone było. Chłopie, no widzisz to? Czy to też jest dobre, ale to jest jakbyś wziął do kupy po prostu, zbił parę desek i tak wiesz. Ale to wygląda jak sanki. No, w tym było najmniej pracy na pewno. To jest fuszerka straszna. Ale no i tutaj mamy artystę. Ten artysta, mam wrażenie, że nie zjedzie. Patryk ma gotowe oceny, ale zanim nam je zdradzi, zrobimy idziemy zobaczyć nasze sanki. Wow! Co jest? Wygląda to szybko. Patrzcie, to jest z tyłu. Ej, dobra, wizualnie. Płomienie. Mega ładnie. Ej, a co tu się stało? Ej, kto zrobił takie gówniane sanki? Dobra, co to jest? Ej, to jest bardzo niebezpieczne. A że jak jedziesz, sanki ci się spod dupy wyślizną, to cię złapie za jajka i nie wysuną ci się. Z czego to jest zrobione? Właśnie. Ale ja nie wiem, co to zrobić. Nie. Kara jest napisane podwójne L. Ciekawe kogo to sanki. Ja już chcę zobaczyć, jaka będzie z tym jecha. Jak będzie jakaś zaspa, to mogę sobie podnieść czubek. Nie będzie czwartego miejsca, bo uznaliśmy, że dwa zasługują na trzecie miejsce. Jedno to zasługuje na dziesiąte miejsce. Nie wiem, jak to oceniły. Uwaga. Trzecie miejsce, to uważamy, że to będzie materac i tutaj tamta. Excuse me! Uwaga, wytłumaczymy materac pod względem, że tutaj bardzo straciło punkty przez konstrukcję materaca, bo uważamy, że to było pójście trochę na łatwiznę. Excuse me! Stary, widziałeś wydechy z tyłu? No dwa kubki. Hej, mordo, nie przegram tej kategorii. A, dobra. Przypominam, że głośniki i DJ-ka nie jest przymocowana w ogóle. Jak są kable i chcesz robić muzykę na stoku, to co? To przywiercisz elektronikę? I dlatego właśnie stwierdziliśmy, że DJ-ka wygrywa ten tą kategorię. A widziałeś to? Ponieważ wygląda najbardziej jak sanki. A Hania, twoje? Takie, no, artystyczne. Artystyczne. Dobra, czyli wygrałem w tej kategorii 4 punkty, Hania 3, a świeży Fastynka po dwóch. Yes. Dobra. Gdyby to oceniała Natalia, albo jakaś kobieta, która zna się w ogóle na jakimkolwiek. Mam ból dupy straszny! Dobra, jakby oceniał to jakiś clown, to ja bym wygrała. Wygrała. Prawie tak. Się zgadzam. Ogólnie w tej konkurencji liczymy teraz długość pokonanego toru oraz prędkość. Nie przemyślałam tego, nie mam Śnureczka. Żadnych sznureczków. Ale masz uchwyty fajne, które też dobrze myślę, że zadziałają. Masz pomocą w dłoń. I jeszcze zdrowy kręgosłup. Jeszcze. Ej, nie mogę się doczekać, jestem podjarana jak jakieś małe dziecko. Ja chcę stąd zjechać już. 3, 2, 1, start. Dawaj. Ale prędkość. Napęd Bartkowy tak zwany. Taki typ zany, że dopchany po prostu. Jednak ten, co? A wiecie, że Duszek Kacperek ponoć stał się duszkiem, bo nie ubrał czapeczki podczas zjeżdżania na sankach i go zaziębiło i... Serio? No. Ubierajcie czapki, kochani. Jeden! Leci! Na bokiem leci! Ładnie! Chyba cię pobiła, Hania! Myślę, że tak. Było zawaliście! Ja jestem gotowy, proszę Państwa, czas na moją kolej! 3, 2, 1, start! Ale nie pojedzie dalej niż Fausti. Nie! Daleko też! Adam Mały wylądował! Wylądował!
Ej, bardzo bym chciał, żeby moje sanki zapierdzielały najdalej. Strasznie bym chciał. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zrobimy magiczny zabieg. To jest mój przepis na wygraną. Jak twoje robaki się nazywają? Paweł i Gaweł. Lubią szybką jazdę bez trzymanki, czyli dokładnie jak ich tatuś. Bartek albo po frunie, albo dętka. Albo dętka, no, jak ja. Chodź tutaj, Gaweł. No. Znowu jadłeś proso, kto ci pozwolił to jeść, ty gnoju? Trzymaj, DJ. Dziękuję bardzo. Tylko zejdźcie mi z drogi. 3, 2, 1, start! Troszkę. Dotrzymał się! Dotrzymał się! Prześciły mi statki! Jeszcze mam nasze konstrukcje! Ja też! No ale tak stwierdzając fakty, my z Bartkiem mamy po 0 punktów, bo nasze sanki same nie jechały. Ej, ale jestem dumny ze swojego bolidu. Ej, w ogóle przed nami będzie jeszcze ostatnia konkurencja, czyli wytrzymałościowa, gdzie wszyscy razem zjedziemy i tutaj jestem mega ciekawa, które sanki będą najlepiej akurat tutaj dawały radę. Uwaga, jeden czas to 9:19, a kolejny to 8:56. Więc bardzo, bardzo blisko. I wydaje mi się, że jedna osoba tu po prostu miała lepszy start. I tą osobą jest osoba, której odległość była dalej, czyli Fausty! Jeeej! Fausty zdobywa 4 punkty w obu kategoriach. 10 masz. Strasznie dużo! I co? Masz 8 punktów, czyli jeszcze masz szansę wygrać. No dobra, to w takim razie lecimy na ostatnią konkurencję. Uwaga! 3, 2, 1, start! Problemy Najmana. Ej, Bartek! Ej, zjechały moje sanki! Zjechały i to najszybciej! A ja zjechałem dalej niż Falcy! Wiedziałem, że jest potencjał w nim! Ale żałosne! Pomocna dłoń! Ej, co tu mogę trzymać? O! O kurde! To się... No dobra, przez 2 metry to się nie liczy. Nie podaję tak łatwo! Gratulacje, jako jedyna dostajesz tej konkurencji 3 punkty, ponieważ reszta dostaje 4 za to, że im konstrukcja się nie wyrwała. Chociaż Bartuś, za niezjechanie z DJ-ką muszę odjąć. Możemy też mi odjąć punkt. Więc też dostajesz 3 jednak. I tak nie mam szans na wygranie. Ale za to na wygranie, podsumowując wszystkie punkty, ma szansę Polski! Więc gratulacje, wygrałaś z tobą dwoma punktami. Gratulacje! My mieliśmy mega fun, jeżeli wam też się podobało, to zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!